Siemanko, wiecie, w kolejnym odcinku na kanale, słuchajcie, zaczynamy nową FIFA. Jeszcze nie w wersji tej na konsolę czy na PC-ta, właściwą tę pełną wersję, ale już na webapie. W dzisiejszym odcinku pokażę kilka sposobów na to, jak zarabiać, jak zacząć FIFA właśnie na webapie, a resztę odcinków raczej już będę robił z konsoli, czyli 27 września, czyli za 4 czy 5 dni. Chociaż jeszcze przed tym powinny się pojawić jakieś odcinki ze składów na właśnie początek nowej FIFA. Słuchajcie, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie wspieracie kanału, zasubskrybujcie. W tym roku jest naprawdę dużo zmian, jeżeli chodzi o FIFA, głównych tych, jeżeli chodzi o zgranie, a że mój kanał w większości dotyczy właśnie SBC, na pewno będę robił praktycznie każde SBC na odcinku, które się pojawi nowe. Słuchajcie, zaczynamy. Tak wygląda mój skład początkowy i jak wiecie, teraz już nie ma 100 zgrania, nie ma linków, tylko są 3 gwiazdki maksymalnie dla każdego zawodnika. Cały skład musi mieć 33 gwiazdki, żeby było pełne zgranie, ale o zgraniu nie będę mówił dzisiaj, tylko na odcinku właśnie ze składami, więc teraz już przejdźmy sobie do wymiany zawodnika i za chwilkę przejdziemy do paczek powitalnych. Paczki powitalne są dla osób, które grały oczywiście we wcześniejszej edycji FIFA. Gdy teraz zaczynacie FIFA, nie możecie grać na obapie, przynajmniej przed zalogowaniem się normalnie na konsoli czy na PC w pełnej wersji gry. Dobra, weźmy sobie obojętnie kogo, Thibaut Courtois, niech będzie tutaj i możemy lecieć dalej do wyboru stroju. Niech będzie Chelsea i niech będzie tutaj, niech będzie Inter. Dobra, tutaj niech będzie obojętnie, niech będzie Arsenal i możemy wchodzić już do Ultimate'a po raz pierwszy w FIFA 23. I myślę, że tak samo jak większość graczy, ja dostałem 4 paczki 80+, jedna paczka z wypożyczeniem zawodnika, paczka z stadionów, boost do monet i 2 paczki za 5000. I od nich sobie oczywiście zaczniemy paczka z zawodnikiem na wypożyczenie. Jak ktoś zamawiał sobie wersję Ultimate, to FIFA Points będziecie mieli dopiero wtedy, gdy zalogujecie się na konsoli czy na PC w pełnej wersji gry, nie na webapie. Dobra, to do klubu. Vinicius na 5 czy 6 meczów się na pewno przyda. I teraz przechodzimy już do paczek, od nich sobie zaczniemy, a później pokażę wam te kilka filtrów do tego, jak zarabiać sobie na początku na webapie. Nie będą to naprawdę duże tysiące monet, to będą bardziej setki monet niż tysiące, niż dziesiątki tysięcy, ale zawsze jest to coś na sam początek. Strój PSG, więc naprawdę bardzo dobry traf. To są stroje, które naprawdę można chyba sprzedać za, może nie teraz, ale na pewno ja bym sobie te stroje zostawił, bo z tego co kojarzę, PSG stroje naprawdę chodzą za kilka tysięcy zawsze na początku gry, ale gdy ta gra jest już dostępna w pełnej wersji. Raczej wszystko poza tym, co tutaj będzie na Quicksell, więc te stroje sobie po prostu wyślę do klubu, a resztę z Quicksell'uję. I to wam też radzę zrobić, bo większość z tych kart po prostu jest do niczego nieprzydatna, a monety jak najbardziej na samym początku. Dobra, lecimy dalej z tymi paczkami teraz za 5000. Zobaczymy, czy uda się trafić coś dobrego. Mam nadzieję, że chociaż jedną jakąś kartę, która warta jest 5000. Wszystkie karty, polecam wam te, które są grywalne, takie wyżej ocenione jak 82-83. Nie wiem, Leao, Hernandez, Dembele, Timo Werner, karty, które będą warte, są teraz, nie wiem, 5-10 tysięcy, one na pewno będą droższe, gdy będzie pełna wersja gry. Wszystkie karty i tak ja sobie biorę do klubu, a resztę sprzedaję. Chyba że to jest to katalizator, jakikolwiek styl gry z tempem, to też sobie go wysyłam do klubu i sprzedaję później, gdy będzie pełna wersja gry, a resztę raczej na Quicksell. Może jeszcze jakieś kontrakty do klubu, ale to raczej nie. Myślę, że wszystko na Quicksell na samym początku, bo te monety nam się bardziej przydadzą, żeby później sobie właśnie snajpić zawodniku. Dobra, kolejna paczka za 5000 i kolejny Joaquin 79. Na pewno te karty też się przydadzą do SBC zaawansowanych, których też będzie na pewno odcinek, ale w tym roku jest coś bardzo źle zrobionego przez jej, uważam, dla nas, dla graczy, ponieważ SBC zaawansowane są po raz pierwszy nagrody niewymienne, więc jest to fatalne, uważam, dla graczy, bo zawsze był to boost, nie wiem, 50 do 100 do 150 tysięcy, zawsze przy każdej FIFA na początku właśnie z tych SBC się robiło, a teraz wszystkie te paczki będą niestety niewymienne i będzie się to dużo ciężej robiło, bo tak naprawdę można było robić pierwsze SBC i później sobie po kolei robić z tych paczek, które było za pierwsze SBC, kolejne i tak do przodu za darmo tak naprawdę kolejne SBC i się na tym zarabiało, a teraz tak nie będzie można, więc trzeba będzie troszeczkę dłużej grać, żeby te SBC po kolei sobie zrobić. Jedno jest plus tego, możemy sobie przynajmniej przejść do tego, chociaż nie, bo trzeba podstawę SBC, nie mogę wam pokazać innych. Plus tego jest taki, że są troszeczkę lepsze paczki, słucha paczki za 100 tysięcy, nawet za to jest paczka za 50, więc paczki są lepsze, ale są one niewymienne. Dobra, pierwsza paczka 80+, Angelino 83, no raczej tylko foder i też karty jakieś wyżej ocenione, typu właśnie Angelino, które są foderem, nie wiem, Casemiro, Thomas Müller i tak dalej, te polecam wam na początku gry sobie sprzedać, bo one droższe na pewno nie będą, ale ja tutaj wszystko do klubu wysyłam pod właśnie SBC, które będą, które będę później
robił. Dobra, kolejna paczka 80+. Ziyech, kolejny niestety tylko foder. Raczej karty zwykłe złote nie są jakkolwiek drogie, chyba że potrzebne są do SBC, ale to jakaś musi być Brazylia, Hiszpania, te top narodowości z jakichś innych lig. Dobra, to na listę transferową, to do klubu i zostawiam chyba dwie paczki jeszcze, 80+, czy jedna? Dwie. Dobra, także mam nadzieję, że coś jednak uda się trafić. Volant 82, także nic specjalnego. Dobra, to do klubu i lecimy z ostatnią paczką na dzisiaj. Zobaczmy, co w ostatniej darmowej od jej na start gry. Czy będzie coś wielkiego? Vardy! Naprawdę nie jest źle. Nie wiem, czy on jest wart cokolwiek, ale na pewno jest to karta, którą będę mógł sobie używać przez pierwszy tydzień, dwa w podstawowym składzie. W tym momencie jest on wart około 5000 i to jest teraz do was. Czy wolicie sobie zostawić tą kartę i mieć już na start gry, czy wolicie spędzić kilka godzin na snajpieniu kart na webapie i właśnie to wtedy polecam wam sprzedać taką kartę, która jest warta od 5 do 10 tysięcy. W innym wypadku po prostu zostawcie i będziecie mieli do grania. Ja raczej chyba tą kartę sprzedam i postanowię sobie, że będę po prostu snajpił jakieś karty, do których sobie możemy przejść. Wiecie co, jednak to SBC, nie będę tego robił, to zrobimy w kolejnym odcinku, a teraz wam pokażę po prostu kilka filtrów, które sobie zapisałem, żeby wam pokazać, na jakich będę zarabiał. I pierwszy z nich, który działa tak naprawdę na każdej z top 5 lig, czyli Premier League, Serie A, Bundesliga, Liga Francuska i Liga Hiszpańska, której wam teraz tutaj pokazuję. Karta złota, rzadka, pozycja środkowy pomocnik i tutaj jest minimalnie 1000 monet i za tyle nie ma aktualnie kart na rynku transferowym, a karty rzadkie złote są za 700 monet, więc za tyle możecie je maksymalnie, minimalnie wylicytować, kupić na kup teraz i sprzedać właśnie później za 1100 monet. Jest ich mnóstwo. Tutaj mamy najtańszego Rakitića. Następne karty chodzą za troszeczkę więcej, więc warto sobie po prostu kilka minut poświęcić i posnajpić po prostu te karty. Tutaj sobie ustawiacie minimalną licytację, tego nie zmieniacie. 1000 monet czy 950, po prostu żeby mieć troszeczkę większy profit i tutaj zmieniacie sobie ze 150 na 200. I wyskoczył nam tutaj Rakitić za 950, ale oczywiście tego nie będziemy kupowali, tylko czekam na jakąś lepszą. Może nawet ustawię sobie 900, żeby to się jednak opłacało chociaż trochę. Dobra, zmieniłem sobie ligę, bo tam totalnie nic nie wyskakiwało. Mamy Bundesligę, jest Sabitzer za 1200 monet, tutaj jest troszeczkę nawet drożej niż w La Lidze, bo te karty chodzą za 1300 i Sabitzer jest najtańszą kartą, więc tutaj możemy sobie zacząć od 1100 i mamy na przykład Sabitzera, którego byśmy kupili, to już 100 monet jest zarobione, więc naprawdę trzeba na bardzo dużo czasu poświęcić, dlatego ja raczej odradzam wam spędzać czas na webapie, już poczekać sobie po prostu na pełną wersję gry i po prostu się nie denerwować, bo z tego co mogę powiedzieć z mojego doświadczenia z poprzednich edycji webapa, to były FIFA, po 15-20 minutach po prostu mi się to nudzi i przestaję to robić, więc ja poczekam prawdopodobnie na pełną wersję gry i tam zacznę sobie po prostu zarabiać monety w inny sposób i snajpić, bo tam na konsoli się dużo, dużo lepiej robi. Ale jak ktoś chce, tutaj macie kolejny filtr, gdzie macie Brazylijczyków z Ligi Hiszpańskiej i oni chodzą chyba za 1100-1200 monet, tam jest ich chyba 3 albo 4, żeby można sobie wysnajpić tanio. Gabriel Paulista jest najtańszy, ale jest naprawdę chyba 3 czy 4 zawodników jeszcze właśnie z Brazylii, z Marcao, który za 1000 monet i tutaj już jest 300 monet profitu, gdyby się udało go wysnajpić. I kolejnym filtrem jest to Anglia, lewy pomocnik, złota karta rzadka i tutaj jest to około chyba 2000, nie, już są dużo karty tańsze, około 1000 monet. Więc też troszeczkę ten filtr jest gorszy niż myślałem, że będzie, ale jest i tak na tym się da zarobić. Kolejny filtr jest po prostu obrońcy rzadcy z Premier League i też do 1000 monet i jest ich tu naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nieraz idzie za 700 monet wysnajpić kartę, która jest warta 3-4 tysiące. Ok, słuchajcie, jako że jest to odcinek powrotny po naprawdę bardzo długiej przerwie, będzie to tyle, jeżeli chodzi o webapa. Troszeczkę więcej będzie na pewno w kolejnych odcinkach, jeżeli chodzi o FIFA 23. Będą składy startowe, będą oczywiście metody jak zarabiać, będzie oczywiście to jak robić SBC, to będzie przede wszystkim. A na sam koniec pokażę to, jak wygląda mój skład na koniec FIFA 23. Tutaj ABD Pellet, to jeszcze kilka kart mam z koncepcyjnych, bo oczywiście tych kart otwierałem paczek, 85 razy 10 otwierałem, nie wiem, myślę, że około 1000. Po prostu chyba najlepszy, jaki może być aktualnie skład. Nie wiem, tutaj zamiast tylko Ferran Torresa, Dembele 99, którego niestety nie zrobiłem. A resztę kart, jak widzicie, no wygląda to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Nie da się chyba lepszego zrobić aktualnie. Jeszcze Messi, Abedi Pele i Ribery tutaj lądują na ławkę rezerwowych i zobaczcie, ile mam
stron z kartami specjalnymi w dalszym ciągu i dalej mam 1 700 000 monet, gdzie 3 tygodnie temu miałem chyba 300 000, więc naprawdę te 3-2 tygodnie ostatnie w FIFA były po prostu czymś niesamowitym. Słuchajcie, także to było tyle i widzimy się, wydaje mi się, tak w sobotę albo w niedzielę w odcinku ze składów na start FIFA 23 i z tego też, jak działa zgranie, bo to jest naprawdę mocno pokomplikowane. Także to było tyle. Na razie.